Takie wydarzenia jak ostatnia tajemnica Rize czy spalona ziemia organizowane w Jedlince nie pozostają bez echa w regionie, Polsce, a nawet Europie. Nic więc dziwnego, że Łukasz Kazek został ambasadorem Muzeum Historii Polski na Dolnym Śląsku. I dzięki tej nowej roli Łukaszowi Kaskowi udało się sprowadzić do Jedlinki niezwykłą wystawę. Wszystko zaczęło się w Jedlince. Zaczęło się rok temu, kiedy była organizacja takiej konferencji na temat oddziałów wojsk Fryderyka Wielkiego XVIII wieku. Przyjechał człowiek z Muzeum Historii Polski. Myśmy się zapoznali, rozmawialiśmy. Potem była bitwa, ostatnia tajemnica Rize, która zajęła drugie miejsce w Polsce w konkursie, jaki Muzeum Historii Polski organizowało. No i ta współpraca rozszerzyła się w sposób taki, że ta oryginalna wystawa, 526 dni dookoła Polski, 6,5 tysiąca kilometrów, niesamowita odyseja Kazimierza Palucha, trafiła do Pałacu Wiedlinka. Dzięki temu staliśmy się pierwszym partnerem Muzeum Historii Polski na Dolnym Śląsku, a ja mam zaszczyt być pierwszym ambasadorem Muzeum Historii Polski na Dolny Śląsk i mam nadzieję, że wiele takich inicjatyw i takich wystaw jak ta, jeszcze innych pomysłów z Warszawy na powiat wałbrzyski na Dolny Śląsk będę ściągał, aby tę stolicę przybliżyć szczególnie szkołom, młodym ludziom, którzy mają do niej daleko, a czasami też jest to droga i różna podróż. Dlatego też właśnie Muzeum Historii Polski będzie blisko Dolnego Śląska, szczególnie powiatu wałbrzyskiego, a dzisiaj mamy w Jedlinie-Zdrój 22 maja otwarcie tej wystawy. Wystawa opowiada o niesamowitej podróży Kazimierza Palucha, który chcąc uczcić odzyskanie przez Polskę niepodległości, odbył podróż granicami Polski. Mamy 1928 rok. Polska odzyskała niepodległość po 10 latach. Jest 10 lat odzyskania niepodległości. Myśmy byli 123 lata praktycznie poza mapami Europy. Jest ten 28 rok. Ten rok obfitował w wiele ciekawych wydarzeń. Na przykład powstało w ten czas polskie linie lotnicze, powstała Poczta Polska, Telegraf. W Amsterdamie Halina Konopacka zdobyła pierwszy raz dla naszego kraju złoty medal. W styczniu powstała Liga Przyrody, a w marcu otworzono warszawski ogród zoologiczny. A w kwietniu Kazimierz Paluch, młody człowiek z towarzystwa, z takiej organizacji młodzieżowej Sokół, postanowił uczcić to na swój sposób i wraz z kolegą ruszył granicami niepodległej ojczyzny, aby obejść całą Polskę, jaka została odrodzona. I zajęło mu to 526 dni, przeszedł 6,5 tysiąca kilometrów i ta wystawa w wersji komiksowej i w wersji zdjęć, jak wyglądał ten kraj, jakie były kontrasty, jak po trzech zaborach ten kraj został w jedną całość, powiedzmy, złożony, to ta wystawa niesamowicie pokazuje. Pokazuje również niesamowity hart ducha młodego człowieka, który idąc 526 dni, bo kolega wcześniej niestety odłączył się od podróży z powodu choroby, a Kazimierz Paluch wędrował i pisał w pamiętnikach, zbierał pieczątki i ukazuje niesamowity obraz kraju polskiego po 10 latach odzyskania niepodległości. Także niesamowity obraz harducha, a nawet rzekłbym, jest to polski Forrest Gump. Jedlinkę zaczynają również coraz liczniej odwiedzać zagraniczni dziennikarze. Wczoraj mieliśmy wizytę dziennikarza fińskiego, dokładnie gazety Helsingin Sanomat, pani Piwiki Kause. To jest dziennik taki jak nasza Wyborcza. Z tym, że proszę Państwa, Wyborczym czyta około powiedzmy 200 tysięcy ludzi w Polsce, a na 5 milionów Finów Helsingin Sanomat czyta 500 000, czyli 500 tysięcy. Więc duża promocja dla naszego rejonu i dla naszego powiatu, bo pani Pliwiki nie odwiedzała tylko zespołu pałacowo-hotelowego, ale również była w Kłodzku, w Krzyżowej, wczoraj na Zamku Książ i również na kompleksie podziemnym w Osówce. A zainteresowała się tym, że szukała historii takiej turystycznej o skarbach, o jakichś takich powiedzmy historiach, które są nietuzinkowe, mało znane, ze smaczkami. No a ten rejon jest to niesamowicie bogaty, dlatego trafiła do nas, a wszystko wyszukała sobie przez internet. Także myślę, że te strony internetowe i to, co się dzieje tutaj z obiektami, przyciągnęły nam korespondenta największego dziennika fińskiego z Helsinek do małych Gursowich. Wizyta helsińskiej dziennikarki zaowocuje cyklem artykułów w gazecie Helsinki Somat dotyczących naszego regionu. Gazeta obiecała nam pani Pliwiki, że przyśle nam pocztą, więc na pewno na stronę internetową damy. Natomiast myślę, że jutro albo dzisiaj wieczorem już na stronie internetowej powinny być zdjęcia z tej wizyty. Była zafascynowana mocno. W Pałacu Wiedlince nie była nigdy. W podziemnym mieście Osówka mówiła, że nie była nigdy. Natomiast do Kłodzka ściągnęła ją to, że był tam wątek fiński w czasie II wojny światowej. Tam Niemcy zlikwidowali jeńców fińskich i praktycznie nawet ślad po nim
nie pozostał. Oni ich rozpuścili po prostu w gaszonym wapnie. I ona mówiła, że po prostu tego wątku kompletnie w historii Finlandii nie odnotowano. I to ją bardzo mocno tutaj ściągnęło. A w Pałacu Jedlinka co? Skarby, temat Eriki Bemi, skrzyń, temat teatrów historii, jakie były robione, osówka, no to wiadomo, cały temat Rize. No i Zamku Książ powiedziała, że była pierwszy raz. Nigdy jeszcze nie była, że jedzie pierwszy raz. Także ja się cieszę, że wszyscy razem na tym skorzystaliśmy i skorzystamy.